Jesteśmy w Ząbkach, gdzie przed chwilą zakończył się mecz 7. kolejki 4. Ligi Mazowieckiej pomiędzy Ząbkowią Ząbki a Eskolą Warszawia. Mecz, w którym było dużo emocji, chociaż gole strzelała tylko jedna drużyna. Drużyna gospodarzy, która wygrała dzisiaj aż 5-0. Pierwsza połowa na to nie wskazywała, że będziemy świadkami aż tak wysokiej wygranej Ząbkowi, bo mieliśmy w pierwszej połowie bardzo wyrównane widowisko. No i Ząbkowia mocno zaczęła ten mecz, Ząbkowia atakowała, ale później także Eskola była dla nich równorzędnym rywalem. Eskola naprawdę miała swoje sytuacje, grała całkiem dobrze. Wszystko zmieniło się jednak pod koniec pierwszej połowy. W 45. minucie Kevin Przygoda trafił do siatki. Gol do szatni, który poskutkował też tym, że Eskola wyszła bardziej ofensywnie na drugą połowę. Eskola przez około 3 minuty miała kilka sytuacji, miała stałe fragmenty, ale wszystko zmieniła czerwona kartka dla jednego ze stoperów Eskoli za drugą żółtą kartkę, po czym Eskola musiała praktycznie całą drugą połowę grać w dziesiątkę i posypała się drużyna, która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli czwartej ligi z dorobkiem zaledwie jednego punktu. Piłkarze Ząbkowi mogli urządzić sobie trening strzelecki dzisiaj na domowym stadionie. Trafili do siatki pięciokrotnie, chociaż sytuacji było jeszcze kilka, mogli wygrać zdecydowanie wyżej, ale i tak powinni być bardzo zadowoleni z tego wysokiego zwycięstwa. Oni awansowali dzięki temu na 5. miejsce w tabeli czwartej ligi, no i dzisiaj byli zdecydowanie lepsi od swojego rywala, na pewno zasługują na dużo pochwał piłkarze Ząbkowi, chociaż też jeśli mówimy o Eskoli, to Szymon Kołosowski, zawodnik drużyny przegranej, powiedział nam w wywiadzie pomeczowym, że mimo tej wysokiej porażki da się wyciągnąć pozytywne rzeczy z tego meczu, że oni mieli swój plan na to spotkanie i gdyby nie czerwona kartka, to mogliby go konsekwentnie realizować do samego końca i kto wie, być może doprowadziliby do wyrównania. Wszystko potoczyło się jednak inaczej, wysoka porażka Eskoli, ale ta drużyna jest dopiero w fazie budowy, jeszcze przyjdzie czas na to, aby oni punktowali w meczach czwartej ligi. To spotkanie mogliście obejrzeć na naszym kanale na YouTubie Sportowa TV. Tam Was zapraszam, bo tam znajdziecie także wszystkie materiały z tego i również z innych meczów. Także zajrzyjcie na nasze social media.